Witam was w moim let's playu z gry Tomb Raider 2 i będziemy kontynuować naszą rozgrywkę po takiej kilkudniowej przerwie. Dzisiaj mamy 23 lipca, godzinę 29 i bierzemy się za planszę. Czekajcie, muszę usiąść inaczej, mi niewygodnie. Bierzemy się za planszę o nazwie Living Quarters, bądź Quarters, czyli kwatery mieszkalne. No i co? Lecimy. Powiem wam, że dawno, no chyba z tydzień larkę nie nagrywałem w żaden sposób, więc troszkę się odzwyczaiłem. I w ogóle przez kilka dni i jakąś jeszcze godzinę temu myślałem, że już kompletnie wypaliłem się, że już nie będę miał ochoty na nagrywanie, a jednak mnie to troszkę napadło. Czekajcie, sprawdzę jak tutaj... Dobra, wymienimy Uzi. To będzie gościu. Hello. Chodź. No miałem wrażenie, że już się wypaliłem i że już nie będę miał ochoty w ogóle na nagrywanie, ale jednak mnie jakoś tak troszkę olśniło. Czekajcie, bo mnie kurde znowu kręgosłup chyba zaczyna boleć. Oby nie. Bo kręgosłupa, wierzcie mi, jest okropny. Jakiś czas temu miałem, przez cały tydzień w jednym miejscu. Chyba ja się znowu zaczynam garbić. Słuchajcie, muszę siedzieć prosto. Może przynajmniej muszę się nauczyć. Dobra, nieważne. Przed chwilą zjadłem 2,5 kawałka ciasta jabłecznika. Tak pysznego, że po prostu, no niesamowite, moja mama taki zrobiła. Pyszny. No ale będę gruby przez to. Więcej już nie wiem, ale zacząłem ćwiczyć. Od dzisiaj. Tak. I tak wiem, jak kupić ćwiczenia, to jest w ogóle. Tak, Lara nam sugeruje coś. Larka, dobra, możesz już się nie patrzeć. Zacząłem ćwiczyć od dzisiaj, no. Może mi się nie znudzi, jak zawsze. Zobaczymy, czas na zapis. Dobra, co my tutaj mamy? Tutaj. Tak, ja wiem, że ogólnie powinienem dokończyć postala, ale jakoś, nie wiem. Ktoś tu jest? Hello? Mój Murray Darling. A, to będą goście, to pamiętam. Hello? No chodźcie tu. Chodź. Slime. Drugi będzie. Tak. I mamy harpuny. Oraz... Aha, no tak. Beczułki na nas lecą. No tak, lecą na nas. Lara jest tak seksowna, że aż na nią beczki lecą. To jest niesamowite. Dobra. Ten tutaj gościu zostawił naboje do... Nie do magnumów, nie. Do pistoletów automatycznych. Cholera jasna, Lara, czemu ty tego nie chcesz wziąć? Bo będzie trzeba zrobić ten taki bug śmieszny. Aha. Ja pierdzielę, nie wierzę. Ja to zawsze mam takie bugi. Czekać, muszę się inaczej ustawić chyba. Lara. Lara. Aha. No, teraz. A czy on nic nie zostawił? No, oby nie. Dobra. O, ja pierdzielę, znowu leci. Nie, już myślałem. Dobra, słuchajcie, zmienię sobie na klasyczne. Lara, kazałem ci klasyczne, tak? Niedorozwinięta. Dobra, zapiszemy sobie. I tutaj musimy zrobić shimmy, jak Larka mówi. Nie jest trudna, ale no... czasem jest dosyć trudna na to wpaść. I ludzie się tutaj zacinają. No jest... No dzisiaj byłem spotkać się z Ewą, z taką masą. Pozdrawiam serdecznie oczywiście. Najpierw poszliśmy do sklepu, potem poszliśmy do miasta, zahaczyliśmy o Empik. No i było fajnie. Ale ostatnio ten... Może, no nie wiem czy to w sensie. Dobra, w sumie. Nie, po prostu jak nawet coś zaczynam robić, nie wiem, oglądać let's playe czy coś takiego, to mi się odechciewa jakoś tak. Nie wiem, w ogóle jakoś ostatnio mi się nic nie chce robić. Powiem wam i... no. Wolę spędzać czas poza domem. Chociaż...
Wiecie, sam nie lubię wychodzić. A mi zawsze Dominika czy Ewa mają czas się spotkać, więc no, czasem kiszę w domu się. No, no ale niestety. Ktoś tu chodzi? Czy ma jakieś schizę? Mam wrażenie, że ja już tą planszę nagrywałem. Nie wiem czemu, ale... Nie wiem. Nie, to chyba jakieś moje schizy, nie? Znaczy, nie mogę tej planszy jeszcze nagrywać. W ogóle dzisiaj miałem taki koszmar, że był drugi koncert Mansona i miałem bilet, ale niestety się na niego spóźniłem. Bo musiałem iść coś do kibla i nagle koncert się zaczął beze mnie, a miałem takie wejściówki, że... W tym śnie oczywiście, że przy nim, tak jakby... No w sumie na scenie miałem tak jakby miejsca, nie? Po prostu taki koszmar, bo się obudziłem, mówię, kurde, jak to dobrze, że to tylko sen. Wiecie? Yeah! Udało się. No i mówię, kurczę, jak to dobrze, że tylko sen, bo chyba oszalał. No. No ale no, tak. Ostatnio mój tekst, jak byłem u Ewy... Jasne. I gdzie ja zapisałem? Fuck. Dobra, ostatnio jak u Ewy byłem, to... moja reakcja na drzwi z Tomb Raider 1. Drzwi pozłacane ze złota. Tak, cytuję siebie, pozłacane ze złota. To tak jak ogólnie, bo ogólnie, nie? No, takie słówka tylko u Jakuba oczywiście. No. Ja pierdzielę, nawet nie widzę, że życie mi tu zeżarło, no ale dobra, trudno. Trochę tych apteczek chyba mam, trochę mało, ale dobra, nieważne. Już niech będzie. Dobrze. Wiecie co, ogólnie ja wiem, że strasznie zaniedbałem serię GTA San Andreas, ale no... Nie wiem, jakoś nie mogę się przekonać z powrotem, żeby znowu ją nagrywać. No nie wiem, wiecie co, no czasem tak mam. Ale jak teraz ukończę dwójeczkę, to raczej będzie troszkę dłuższa przerwa z Larką, bo Larka mi się zaczyna znowu... No pierdziele, no zaraz nie wytrzymam. Jak tu się skakało? Tak dawno nie grałem, że nie pamiętam, tu się skakało. Za idiota trąbi, no. Dobra. A w ogóle, słuchajcie, ja sobie zapiszę. Sprawdzę, jak to się nagrywa. I zaraz do was wracam. Jestem z powrotem, wszystko ładnie się nagrywa. I kontynuuję. Tak, żeby nie było, że odchodzę od swojego schematowego opowiedzenia, bo jak zdarza mi się czasem nie powiedzieć, to potem wielkie zdziwienia, gdzie są twoje powiedzonka. Nie lubię być schematowy, więc dlatego starałem się zawsze to modyfikować, no ale witam was w moim let's playu z gry, coś tam, no to już chyba do końca zostanie. Może tak trzeba skoczyć, kurde, nie wiem. No, dobra. Nie, widzę, co troszkę wyszedłem z sprawy z Larką. No i mamy secret number. Number. Mamy secret... srebrny! Kurde. Muszę wczytać. Jump, flondro. O, świetnie. Kurde, no. Nie wierzę, no. Aha. A już myślałem, że ten pleców nie wróci, a chyba znowu wróci. Albo ja po prostu się garpię podczas tych let's playów, ja już nie wiem. Dobra, słuchajcie, wyjmujemy. Ile mam tutaj? Dosyć dużo. Dobra, załatwimy go. Chociaż to po co ja mam tak oszczędzać w sumie to wszystko? To tak czy tak potem jeszcze będę miał. Jakoś tam. To jeszcze nie koniec gry przecież. Muszę tak kosmicznie oszczędzać tych wszystkich naboi. Aha. Dobra. Co my tutaj mamy? Ogólnie plansza jest dosyć długa. Na serio mam wrażenie, że ja już to nagrywałem kiedyś. Może kiedyś złego save'a wczytałem? Nie no, Living Quarters, tak? No tak. Słuchajcie, ja już nie wiem, a może mi się śniła ta plansza, nie wiem. Dziwne by to było. Też w moim wypadku to jest wszystko możliwe. Jakby się drugi koncert Mansona śni, na który ja się spóźniam, bo idę do kibla, to jest wszystko możliwe w tym kodzie. No nie wiem. Nie kojarzę, żebym ostatnio oglądał let's playa z tej planszy, więc tym bardziej jestem zdziwiony.
Ogólnie tutaj sobie odsuniemy to, żeby dostać się do paczki nabojów z... znaczy paczki... No, shotgun shots, tak? To jest paczka nabojów do shotguna. W sumie tam chyba będą dwie albo trzy. Ale to jest, ale chyba raczej dwie. Dobra. Czy dwie, czy trzy? Aha. O, dwie. Sexy. Czemu ta kamera się trzęsła? Dziwne. Dobra. I w sumie po co ja tutaj przyszedłem, powiedzcie mi, bo ja tak nie do końca rozumiem. No oprócz sekretu nic przecież nie zdobyłem. Bez sensu. Słuchajcie, nie, ja muszę siedzieć prosto. Czekajcie, ja się jeszcze bardziej przesunę. Dobra, teraz myślę, że w miarę prosto siedzę. No bo naprawdę. To nie jest zdrowe, a po drugie ten kręgosłup mnie do szału doprowadzi. Nie będzie mi tak bolał. Znowu. Nie wiem czy... Dobrze, teraz idę. Ja wiem, że tutaj ogólnie będzie potem trzeba wodziankę wpuścić, ale... Kurde, czekajcie, bo mi włosy na twarz spadają i mi do oka... Dobra. A czemu te ciałka zniknęły? Przecież one nie znikają w dujeczce. Bardzo dziwne. Czyżby ta gra się ze mną bawiła? Jakkolwiek by to nie brzmiało. No i co, ja znowu tu jestem? Ej, no... Aha, bo to jest dźwignia, zapomniałem ją użyć, dlatego. Ją, a nie jej. Przepraszam. Zaraz będą się czepiać mnie poloniści tutaj. Kto wie, kto się szwenda po tym YouTubie. Stąd chyba raczej nie doskoczę, ale spróbować mogę. Dobra. Nie wiedziałem. Kocham, jak Lara ginie, no po prostu kocham. Zauważcie, że ten warkocz jeszcze jej pełza. Po jej śmierci ten warkocz żyje własnym życiem. To jest nienormalne. Ej no. Aha, bo to trzeba było przestawić. Dobra, ja już wiem. Jestem głupi. Chociaż to nic nowego, nie? Ale no. Nie, popierdzieliło mi się. Dobra. Ogólnie zauważyłem, tak przeglądałem sobie swój kanał i zauważyłem, że najwięcej wyświetleń mają jednak moje filmiki z Tomb Raider. Jakiegokolwiek w ciągu całego mojego istnienia na YouTube. I to zawsze dziwi, czemu? Ponieważ no, staram się urozmaicać mój kanał let's playami typu Silent Hill, Postal, GTA, a jednak nie cieszą się one taką popularnością. A żałuję, ponieważ no, wiecie, ja kocham Larę i to jest moja najukochańsza gra na całym świecie, nie ma lepszej, powtarzam, nie ma lepszej dla mnie. Ale no, czasem się jednak przejada, tak? No ile razy można grać w kanciastą dupę Lary i kierować ją po raz tysięczny w wraku Marii Dori. I wiecie, tak mnie to troszkę delikatnie mówiąc zasmuca, że... Nie wiem. Tak jakbym się tylko do Lary nadawał. Ja wiem, że ja jeszcze bardziej failuję w innych grach. Ale no. Chciałbym, żeby też była mniej więcej wyrównana ta oglądalność. No w innych, tak, seriach. No chyba na drugim miejscu za chwilę jest Silent Hill i Exequo, czy jak to tam się mówi, San Andre... Ja pierdzielę, San Andreas GTA. Ale no, Postal jest na szarym końcu. To mnie martwi, ponieważ ja tą grę bardzo lubię i no. Sądziłem, że tak większość tak jak ja lubi takie masakry piłą mechaniczną. Łap się! No. No ale no, ja wiem, że nie każda seria może... mam nadzieję, że się nie drę jakoś bardzo. Nie każda seria musi być wypałem, że tak powiem. O, wodziankę mamy, jak widzicie. No i... ja rozumiem, tak? Ale no... nie wiem. Może napiszcie mi w komentarzach po prostu, jaką serię byście najbardziej chcieli zobaczyć, czy coś takiego. No ja mam takie trochę sekretne serie... już zaplanowane mniej więcej, kurde, dużo życia na szczęście nie straciłem. Niektóre serie mam już takie sekretne zaplanowane, no ale no, nie będę wam ich mówił, bo nie będą sekretne, tak?
Ale mówię, jeżeli macie jakieś pomysły, coś byście chcieli zobaczyć i nie wiem, gra mi się spodoba, bo ja też, wiecie, nie będę nagrywał, przepraszam, FIFA, bo mnie doprowadzi do szału, bo tej gry nienawidzę. Ja nie lubię piłki nożnej. Nie lubię. A po drugie, granie w gry sportowe doprowadza mnie do szału. Czy nie chciałbym także nagrywać gier w stylu... Jakich ja jeszcze gier nie lubię? Rapuni. O, mrówki. Nurkowie. Jakie mrówki? Czekajcie, gdzie tu... po wodziankę, znaczy po powietrze, o tu mrówki. O, ja pierdzielę. To można po powietrze, bo mnie mrówki atakują. Dobra, ja je mrówki nazywam, tych ludziów. Są mrówki, ja wiem, co dziecinne, no ale... No, ale co ja mówię, nie wiem, jak czas ubić mrówki. Nie, ogólnie mrówki lubię, są pożyteczne według mnie. Ale nieważne, jakiej bym jeszcze ja serii nie chciał nagrywać? Teraz tak pomyślę. Jakub myśli, tak, rzadkość. Gwiędziwy, no. Dobra, padło. Weźmiemy małą aptenię. No nie wiem. Z czego bym nie chciał nagrywać? Gdzie horrorów? O, tak. Oh yeah. Tutaj będzie takie coś wielkie. Co po prostu jak grałem pierwszy raz, to musiałem się osrać. Perfidnie, wszerz i wzdłuż. Taka ryba wielka. Huge fish. No, nie wiem. Ci mówię, horrorów się nie boję, bo ja się lubię bać. Kurczę, nie wiem. Nie wiem, jakiej bym sali chciał zobaczyć. To chyba goście będą coś. Ale wy... Dobra, trochę powalczmy z zwykłymi pistoletami. Wiedziałem, że tutaj będą. Wiedziałem, I knew it. Gwiędziwo, no. Dobra, najpierw gdzieś tutaj musimy właśnie dźwignię użyć. Dźwignię. No ale co ty wariujesz? A, ta, tutaj jest. No, takim dosyć oryginalny, oryginalna